Zajmuje się pan profesor rzeczami dosyć abstrakcyjnymi, więc proszę pozwolić, że moje pytanie też takie będzie. Prowadzi pan zespół, który pracuje nad połączeniem ogólnej teorii względności z teorią kwantową. Czysto hipotetycznie, co by mogło wyjść z takiego połączenia? Gdyby, czego szukacie? I czy o tym wiecie, czego szukacie? Znaczy, nie zgodzę się z tym, że my się zajmujemy rzeczami abstrakcyjnymi. To, że one się mogą wydawać abstrakcyjne, to tylko dlatego, że nasze oczekiwania co do tego, co jest abstrakcyjne, co nie, są niewłaściwe. No, my staramy się zrozumieć rzeczywistość. A to, że ona się wydaje komuś dziwna, to nie znaczy, że to jest abstrakcyjne. To wręcz przeciwnie. To jest tak bardzo realne, jak się tylko da. Czyli to my nie jesteśmy, ogólnie mówię, jako społeczeństwo, poza grupą naukowców, nieprzygotowani na to, jak skomplikowana jest rzeczywistość? No tak, no bo ludzie nie spodziewają się. To, czego się spodziewają, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością najczęściej, więc lekcja trochę z XX wieku jest taka, że to, co nazywam abstrakcją, to jest bliższe. Rzeczywistość jest bardziej abstrakcyjna niż sądzimy, mówiąc w skrócie, i tyle. To, że nam się coś wydaje, to nie ma żadnego związku z prawdą. A czy sztuczna inteligencja i jej rozwój może jakoś przyczynić się do poznania? No, generalnie podstawowym narzędziem pracy fizyków jest inteligencja, więc nie ma dużego znaczenia, czy jest prawdziwa, czy sztuczna. No, biologom molekularnym i algorytmy AI już się przydają i jest wiele ciekawych osiągnięć w tej dziedzinie, tylko osiągniętych dzięki tym algorytmom, więc zapewne fizyka będzie następna. Przechodząc do tematu profesora wykładu, który wysłuchaliśmy przed chwilą, jak zmierzono prędkość światła? Skąd wiemy, ile ona wynosi? Pierwsze obserwacje to były z bardzo dawno temu. One były prowadzone, o ile pamiętam, na podstawie obserwacji zaćmień księżyców Jowisza, bodajże czegoś podobnego. I w niedoskonały sposób ten pomiar wskazywał, że światło dociera od Jowisza do Ziemi z prędkością mniej więcej 200-300 tysięcy km na sekundę. Obecnie te pomiary są tak dokładne, że wręcz używa się prędkości światła jako definiuje się wręcz odległości do sekundy w oparciu o ten wzorzec prędkości światła. To są często pomiary, które już przekraczają kilkanaście miejsc nawet po przecinku czasem. Jest to pewna w ogóle ciekawa stała fizyczna, która niesłusznie jest nazwana prędkością światła, bo ona niewiele ma ze światłem wspólnego. To znaczy światło czy grawitacja się porusza z prędkością C, z tą prędkością światła, natomiast to jest bardziej parametr, który charakteryzuje relację między czasem i przestrzenią. Czyli to jest taki parametr, który charakteryzuje czasoprzestrzeń. A przy okazji w konsekwencji jest tak, że światło, czy cokolwiek, co nie ma masy, też fale grawitacyjne, poruszają się z prędkością C, z tą właśnie tą prędkością. Natomiast zasadniczo to jest nie tyle prędkość świata, co pewien parametr charakteryzujący czasoprzestrzeń. I wartość tego parametra jest tam, znaczy nie potrafimy jej przewidzieć, wyliczyć, znamy ją tylko i wyłącznie z pomiarów i nie ma żadnej chyba teorii, która by pozwalała obecnie nawet zastanowić się nad tym, skąd to mogłoby się, ta wartość mogłaby się brać. Nikt nie ma zielonego pojęcia. I to z tego powodu jest ona uważana za fundamentalną stałą w fizyce? No tak, jest taka zasada, że jak fizycy czegoś nie rozumieją, to nazywają to czymś fundamentalnym. Jak na przykład ktoś, odkrywamy nowe fundamentalne prawa fizyki, to znaczy, że odkrywamy prawo, którego nie rozumiemy. Jasne, a jakie konsekwencje mogą... Znaczy, nie tyle nie rozumiemy, co w ogóle jak jest jakieś nowe zjawisko, to którego nie rozumiemy, to temu nadajemy nazwę. I to, im więcej nazw używamy mądrych, tym mniej rozumiemy, o czym mówimy. A jeżeli zaczynamy rozumieć, to co wtedy? No, wydaje się, że oznaką rozumienia jest właśnie to, że możemy nie używać skomplikowanych pojęć, tylko mówić o czymś prosto, bo tylko proste rzeczy jesteśmy w stanie zrozumieć. Znaczy, przekroczenie przez cząstkę prędkości światła wiązałoby się z tym, że czas zacznie się cofać z naszej perspektywy? Przekroczenie prędkości światła wydaje się niemożliwe, przynajmniej w konwencjonalnej fizyce, bo wymagałoby nieskończonej energii, dlatego takich rzeczy po prostu się nawet nie rozważa w zwykłej fizyce. Jasne. A jeżeli chodzi o profesora, ostatnie prace, one koncentrują się głównie na... One się koncentrują na obiektach, które się mogą zawsze poruszać z prędkością większą niż prędkość światła, ale tej granicy też nie mogą przekroczyć. To znaczy, teoretycznie teoria dopuszcza istnienie obiektów, które by się poruszały z prędkością większą niż C i nie udałoby się tych obiektów spowolnić do prędkości mniejszej, bo to wymagałoby nieskończonej energii. No i my badamy konsekwencje takiej hipotezy, że tego typu obiekty mogłyby istnieć. Jeżeli teoretycznie przy prędkości światła czas się zatrzymuje, to ja, podróżując w czasie, mógłbym żyć wiecznie? No pan się nie może poruszać prędkością światła, bo tak jak mówiłem,
osiągnięcie tej prędkości wymagałoby nieskończonej energii, więc może pan się dowolnie zbliżyć do tej prędkości światła i może pan poruszać się dowolnie blisko tej prędkości, przynajmniej w teorii, względem jakiegoś inercjalnego obserwatora. No i względem tego obserwatora pana upływ czasu będzie spowolniony o dowolnie duży czynnik, więc w praktyce może to oznaczać, że jak pan by się zbliżył do prędkości światła, to by pan się starzał o wiele wolniej niż ktoś, kto jest nieruchomy. Dziękuję bardzo.